Obywatelka Odra w nurcie ekscentrycznego pluriversalizmu. Edwin Bendyk. Osoba Odra. Przygotowując się i starając o uznanie osobowości prawnej dla Odry, warto już zastanowić się nad procesami społecznymi, politycznymi, kulturowymi, kryjącymi się za formalnie rzecz biorąc prawną dyskusją. W którym momencie zaczniemy zwracać się do rzeki Pani Odro, włączając ją do sporów o genderowe reprezentacje rzeczywistości. Kiedy stanie się obywatelką, obywatelem, ubiegając się o podmiotowość polityczną i reprezentację w świecie podejmowania decyzji? Bo nie oszukujmy się, stawka starania o osobowość prawną Odry znacznie przekracza horyzont, jaki określa dyskurs legalistyczny w ramach koncepcji praw dla natury. Na tym polu dawno już wyszliśmy poza tak zwany kartezjański redukcjonizm. Dzielący byty myślące od całej reszty bytów o statusie rzeczy, do których zaliczano także zwierzęta i inne byty przyrodnicze. Walka z nieludzkim zachowaniem wobec psów, czy nawet karpi męczonych co roku przed świętami Bożego Narodzenia, stała się wyrazem zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Toczy się ona dziś w granicach wyobraźni humanistycznej, uznającej okrucieństwo wobec zwierząt, a nawet wobec drzew, jako nieludzkie. Stawką jest jednak wyjście poza humanizm i sentymentalny humanitaryzm, bo w istocie są one wyrazem programu konserwatywnego. Program ten, owszem, poszerza przestrzeń odczuwania cierpienia i współczucia przez osoby ludzkie. To nie mało w świecie ciągle przepełnionym okrucieństwem, jakiego obrazy sączą się nieustannie z mediów tradycyjnych i cyfrowych. Samo jednak uwrażliwienie i moralizacja relacji osób ludzkich z bytami nieludzkimi nie doprowadzi do rzeczywistej zmiany, przeciwnie, skutecznie może te zmiany zablokować poprzez zamknięcie wyobraźni w klatce samozadowolenia. Jego wyrazem będzie jedynie większa ilość sentymentalnych fotek psów, kotów, chomików i innych stworzeń. Uratowanych podczas wojny w Ukrainie, Jemenie lub Gazie. Stawką jest taka przebudowa wyobraźni, która umożliwi podjęcie realnych działań wobec najważniejszych wyzwań dla całego świata, żywego i systemu ziemskiego nie tylko ludzkości kryzysu klimatycznego wielkiego wymierania gatunków i utraty bioróżnorodności by wspomnieć najważniejsze. Wyzwania te, które coraz częściej opisuje się pojęciem polikryzysu, są skutkiem dotychczasowego modelu rozwoju ludzkości, który doprowadził do uzyskania przez człowieka dominującego wpływu na procesy biegnące w systemie ziemskim. Fakt potwierdzają już nie tylko wyniki nauk przyrodniczych, ale także obserwacje geologiczne. Dlatego, właśnie, wyrazem uznania dla tego osiągnięcia jest propozycja. By epokę, w której żyjemy nazwać antropocenem, epoką człowieka nie tylko w sensie metaforycznym, ale ściśle geologicznym. Wyjście z polikryzysu oznacza konieczność zmiany modelu rozwojowego, o czym mówi się bardzo dużo. Choć niewiele z tych dyskusji wynika, jeśli popatrzeć na obiektywne wskaźniki. Emisje gazów cieplarnianych rosną, zużycie zasobów materiałowych rośnie, gatunki wymierają. Zakwaszenie oceanów rośnie. Najwyraźniej w dotychczasowym modelu uprawiania polityki, niezależnie czy będzie odwoływał się do demokratycznej legitymacji, czy polegał na autorytaryzmie, nie sposób wyjść poza antropocentryzm prowadzący do redukcjonistycznego postrzegania rzeczywistości i traktowania za rozwojowe działań, które prowadzą do zbiorowego samobójstwa. Czy jest możliwe poszerzenie pola polityki, by możliwa stała się demokratyczna polityka natury prowadząca do życia społeczno-gospodarczego w granicach systemu ziemskiego i jednocześnie zapewniająca wszystkim możliwość zaspokojenia potrzeb? Wiemy, że możliwe jest wyobrażenie sobie takich modeli rozwojowych na poziomie rozwiązań ekonomiczno-ekologicznych. Wystarczy wspomnieć ekonomię obważanka Kate Rayward, czy jej przetworzenie i integrację z koncepcją granic ziemskich oraz sprawiedliwości ziemskiej. Najlepsze nawet koncepcje nie zmienią rzeczywistości, jeśli nie staną się przedmiotem działania politycznego. Nowa polityka natury wymaga nowej, szerszej wyobraźni dostrzegającej podmiotowość i źródła sprawczości tam, gdzie ich ciągle nie widać. Największe przełomy społeczno-polityczne i cywilizacyjne były efektem procesów emancypacyjnych, które polegały na włączeniu do przestrzeni polityki warstw i grup z niej wcześniej wyłączonych. Czy to ze względu na wąsko rozumiany interes, czy ze względów epistemologicznych. Kobiety, chłopi, klasa robotnicza zdobywając podmiotowość polityczną. Zmieniali rzeczywistość. Czas na kontynuację procesu emancypacyjnego, nie tylko w zakresie gatunku ludzkiego i poszerzanie pola reprezentacji o grupy nadal zmarginalizowane. Stawką jest włączenie do przestrzeni polityki bytów nieludzkich. Wizję takiego procesu przedstawiłem w manifestie w stronę ekscentrycznego pluriversalizmu ogłoszonego w 2022 roku. W Lublinie, w ramach programu Manifesty dla przyszłości, realizowanego przez dzielnicowy dom kultury Węglin. Inspiracją dla projektu ekscentrycznego pluriversalizmu było wystąpienie Olgi Tokarczuk podczas Forum Przyszłości Kultury w 2018 roku w Warszawie. Pisarka mówiła wtedy o wizji lepszego świata. Dalej cytuję fragment swojego manifestu. Podstawą tej wizji jest ekscentryczność, polegająca na konieczności analizowania rzeczywistości z wielu punktów widzenia i perspektyw. Ekscentryczność odrzuca hegemonię i waloryzuje pluwersalizm jako źródło wielości opisów i alternatywnych propozycji organizacji rzeczywistości społecznej, politycznej, kulturowej. Pluriwersalizm to narastający na sile i znaczeniu ruch intelektualny rozwijany przez Myślicieli globalnego południa. Z jednej strony kwestionują oni dziedzictwo euroatlantyckiego oświecenia, bo legitymizowało kolonializm i struktury rasowej dominacji. Z drugiej jednak strony uznają znaczenie oświeceniowego projektu w jego wymiarze ruchu ku emancypacji poprzez wiedzę i poszerzają pole refleksji o przedkolonialne tradycje filozoficzne, odwołujące do Animizmu, ontologii i etyk relacyjnych, zasady współzależności bytów. Myśl ta znajduje strukturalne odzwierciedlenie we współczesnej refleksji myślicieli przestrzeni euroatlantyckiej, a także w nowych odczytaniach klasyki myśli krytycznej, by wspomnieć o ekomarksizmie czy demokratycznym ekosocjalizmie. Jak to wszystko ma się do starania osobowość prawną dla Odry? To moment zwrotny i bardzo niejednoznaczny, jeśli analizować go z perspektywy ekscentrycznego pluriwersalizmu. Może oby tak się stało otworzyć wyobraźnię polityczną również w Polsce i stać się impulsem do rozwoju nowej debaty politycznej. Może też jednak, jak pisałem na wstępie, wzmocnić tendencje konserwatywne, blokując nurt progresywny. Nie bagatelizujmy tego ryzyka nawet jeśli wydaje się absurdalnym paradoksem.